Szanowni Państwo, serdecznie witam. Bardzo się cieszę, znowu się możemy spotkać. Dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień, kolejny dzień wakacji. Natomiast nasz komunikat chciałby rozpocząć od zwykle tych informacji, które udzielamy. No niestety COVID został z nami, jak się okazuje, liczba zachorowań wzrosła, w związku z tym potrzebne są szczepienia. Dzisiaj zrobiliśmy rozeznanie. Jeśli ktoś się chce zaszczepić z naszej gminy, nie ma problemów, zapisuje się do IWK-owej, do ośrodka zdrowia i tam oczekuje na moment, kiedy przyjdzie kolejka i po prostu można się zaszczepić. Osoby powyżej 60 roku życia, które czwartą już szczepionką mają się szczepić, muszą mieć skierowanie, w związku z tym tutaj trzeba byłoby konsultację z lekarzem przeprowadzić. Nie ma rejonizacji, więc również goście, którzy przyjechali do naszej gminy, mogą się zaszczepić, więc taka możliwość istnieje. Jeśli chodzi o sprawę obywateli ukraińskich na terenie naszej gminy, praktycznie się nie zmieniło. 42 osoby na dzień dzisiejszy, czyli tam z tego co pamiętam o 2 osoby więcej niż ostatnio. To są zwykle osoby, które tutaj mają kogoś znajomego, gdzieś pracują, więc to tak wygląda. Kolejna informacja, więc chciałbym przypomnieć, że dla rolników, którzy mają gospodarstwa, jest możliwy zwrot podatku akcyzowego. Faktury trzeba mieć do 31 lipca, więc parę dni zostało, żeby zdobyć fakturę, żeby zakupić paliwo. Następnie wniosek od 1 sierpnia do 31 trzeba złożyć w Urzędzie Gminy i oczywiście wtedy możliwy jest zwrot tych podatków. Kolejna sprawa, którą chciałbym tutaj powiedzieć, to są sprawy, takie powiedzmy sobie, nietypowych świąt. W najbliższym czasie będzie Wielki Dzień Pszczoły. Dlaczego o tym mówię? No często mówimy, że jeśli nie będzie pszczoły, nie będzie życia, coś w tym jest. Człowiek w znacznym stopniu przyczynia się do tego, żeby populacja pszczół była coraz mniejsza. Oczywiście poprzez stosowanie różnego rodzaju oprysków czy innych środków chemicznych. Z drugiej strony też podejmujemy różnego rodzaju działania. Co my jako obywatele możemy zrobić? No, przede wszystkim możemy zasadzić jakieś drzewo miododajne koło naszego domu, lipa czy inne, więc to już jest jeden krok. Kolejna rzecz, zamiast kosić trawnik co 2 tygodnie, możemy sobie założyć łąkę kwietną. Wtedy ona będzie służyła tym wszystkim owadom, które z tego będą korzystać. Chciałbym też zwrócić uwagę, że pszczoły to nie tylko pszczoła miododajna, z której najczęściej korzystamy, no, spożywając miód. Pszczoły to są różne inne gatunki pszczół, które przede wszystkim zapylają rośliny, dzięki którym może to nasze życie funkcjonować. Więc przy okazji pomyślmy o naszych pszczołach, co możemy dla tych pszczół zrobić i tak naprawdę to dla nas samych. Następna sprawa, jesteśmy w Wojakowej. Tu można powiedzieć, też się dużo dzieje. Ostatnio został wyremontowany ze środków sołeckich przystanek w centrum wsi. Następnie jest remontowana droga powiatowa łącznie z budową chodnika. Za mną Państwo widzicie, jest budowany ten chodnik i w następnym roku, no niestety w następnym roku będzie położona nawierzchnia asfaltowa i to będzie już finał. W dalszym ciągu tam został zrobiony przepust i dalej most już w Dobrocieszu, to myślę, że będzie okazja kiedyś Państwu pokazać. Dodatkowo chciałbym Państwa poinformować, że jest projektowana ścieżka rowerowa z Wojakowej do Promki albo z Promki do Wojakowej, w każdym razie łącząca te dwie miejscowości. Jeśli ktoś jest zainteresowany przebiegiem tej ścieżki, no to proszę o kontakt z Urzędem Gminy, wtedy udostępnimy materiały. To jest dopiero etap początkowy, koncepcja i następnie będzie faza projektowania. Kolejna informacja, którą chciałbym Państwu przekazać, więc w najbliższym czasie, a dokładnie 7 sierpnia będą zawody strażackie, sportowo-pożarnicze, tak to się nazywa dokładnie. Zapraszam wszystkich mieszkańców, oczywiście w pierwszej kolejności strażaków, którzy będą w tym uczestniczyć. Będziemy mogli pokazać, jak straż przygotowuje się do działań bojowych. Jednocześnie też w ramach tych zawodów zachęcamy młodych ludzi, żeby w tych młodzieżowych drużynach pożarniczych uczestniczyli w tych zawodach, no bo to dzięki nim będzie szansa, że w przyszłości będą osoby, które będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem, a przede wszystkim nad tym bezpieczeństwem pożarniczym. Więc zapraszam w najbliższym czasie na zawody sportowo-pożarnicze do miejscowości
Iwkowa na stadion Iwy Iwkowa. Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie wakacyjnym. Kto może, to wypoczywa. Natomiast ważne, żebyśmy wypoczywali bezpiecznie. Dziękuję.